niebieską koszulkę koło siebie. Szymon Sajnok, Włoch, traci tylko 3 punkty do Polaka i do Holendra. Gdzie jest pomarańczowa koszulka Holendra? Jest tam z tyłu, za Polakiem. Jest Szymon Sajnok, numer 37. 5 okrążeń, proszę Państwa, do końca rywalizacji. Jedzie pewnie, spokojnie. 5 pozycji za Włochem. Na czele, czy ktoś jeszcze będzie próbował tutaj nadrobić okrążenie? Pewnie nie, bo nie ma to sensu. Żaden z tych zawodników, którzy mogliby tutaj jeszcze cokolwiek osiągnąć, nikt im nie pozwoli, aby mogli zaatakować. Próbuje Holender, zauważył to Szymon Sajnok i błyskawicznie znalazł się za plecami reprezentanta gospodarzy. Gdzie jest Włoch? 3 pozycje wyżej, 3 pozycje wyżej i jedzie reprezentant Italii. Oto właśnie on był liderem na półmetku. Był liderem razem z Szymonem przed rozpoczęciem tej konkurencji, Simone Concini. Proszę Państwa, 2 okrążenia do końca. Jest Polak przed Holendrem. Obejrzał się, gdzie ma reprezentanta gospodarzy. Ma go za plecami, ależ mocno naciska Szymon na pedały. Już jest na 5. miejscu. Jest Nowozelandczyk, jest Włoch. Włocha musi pilnować Szymon Sajnok. Proszę Państwa, walka o złoty medal. Nie da rady Holender, nie da rady Włoch. Szymon Sajnok mistrzem świata! Jest pięknie! Ależ na to czekaliśmy! Piątka Grzegorz! Piątka Sławek, bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładna jazda Szymona Sajnoka. Widzieliśmy, że jeszcze się zebrał na ostatni finisz i zafiniszował. Wygrał, piękna jazda Szymona, tak jak mówiliśmy wcześniej przed wyścigiem, ależ że jest stworzony do tego wyścigu. Jest stworzony do tego wyścigu, poleciał, pokazuje po prostu mega szczęśliwy Szymon Sajnok. Jest niesamowity, widzieliśmy, że zrobił coś niesamowitego.